Szanowni Państwo, jesteśmy, spotykamy się tutaj w związku z sytuacją pandemiczną, która ogarnęła nasz kraj. Sytuacja jest rzeczywiście wyjątkowa. Ostatnie dni pokazują, że lawinowo rośnie liczba zachorowań. Dzisiaj jest to ponad 4 tysiące takich przypadków. Niestety jest to na przykład często więcej niż w sąsiednich Niemczech, gdzie ludności jest dwa razy więcej. Ostatnie dni pokazują też, że rząd nie radzi sobie w kwestii zarządzania tym kryzysem. Sprawa jest wyjątkowo poważna. Z wielką uwagą śledziliśmy ostatnie konferencje prezesa Rady Ministrów i z wielkim rozczarowaniem muszę przyznać, że z tych konferencji niestety niewiele wynika. Dzisiaj trzeba bardzo jasno powiedzieć myślę, że wszyscy to już widzą, że rząd po prostu nie przygotował Polski na drugą falę zachorowań. Rząd nie wyciągnął żadnych wniosków z tego, co działo się w Polsce podczas tak zwanego lockdownu, wtedy kiedy gospodarka właściwie stanęła, kiedy zostały zamknięte szkoły. Bo to był taki czas, te ostatnie pięć miesięcy, żeby wyciągnąć wnioski. To był taki czas, kiedy można było dokonać yy, poza normalnym systemem zamówień publicznych zakupów dodatkowych respiratorów, szczepionek, maseczek, testów. To był taki czas, yy, który był czasem testu dla polskiego rządu. I dzisiaj z wielkim smutkiem muszę przyznać, że polski rząd tego testu na przygotowanie Polski do drugiej fali zachorowań na koronawirusa po prostu nie zdał. Sytuacja jest wyjątkowa, dlatego że y, mamy w Polsce do czynienia z przypadkami wręcz, wręcz skandalicznymi. Przypadek z Nysy, kiedy 61-letni mężczyzna jest reanimowany w karetce przez ponad godzinę tylko dlatego, że nie ma wolnego respiratora. Tylko dlatego, że nie znalazło się dla niego miejsca w szpitalu. Sytuacja w biskupicach koło się radza. Sytuacja z wczoraj, kiedy podopieczni Domu Pomocy Społecznej, ponad 80 podopiecznych jest pozostawionym, zostali pozostawieni sami sobie, dlatego że cały personel zachorował na koronawirusa. Nie ma żadnego działania antykryzysowego w tej sprawie. Polskie państwo stoi z boku, patrzy bezczynnie na to, jak ludzie w polskich DPS-ach i w szpitalach walczą i cierpią. My od polskiego państwa oczekujemy działania. Dzisiaj na czele tego Komitetu Bezpieczeństwa stoi Jarosław Kaczyński. Pamiętajmy, że my dzisiaj od Jarosława Kaczyńskiego i od całego rządu PiSu musimy oczekiwać odpowiedzialności za Polskę, bo sprawa jest wyjątkowo ważna. Dotyczy bezpieczeństwa każdego polskiego obywatela. My dzisiaj tutaj, nawet na konferencji prasowej, wszyscy jesteśmy w maskach. Wiemy, jaki jest stan zagrożenia państwa. Z drugiej strony nie mamy absolutnie poczucia, żeby ten rząd próbował rozwiązać jakiekolwiek problemy. I dzisiaj chcę zadać to jedno podstawowe pytanie i zwrócić się do rządu, i zwrócić się do pana premiera Morawieckiego. Co robiliście przez ostatnie pięć miesięcy? Jak mogliście zmarnować pięć miesięcy czasu, który mógł być wykorzystany do tego, żeby dzisiaj Polska była gotowa na drugą falę zachorowań, która dopiero się rozpoczyna? Polska potrzebuje minimum 8 milionów szczepionek na grypę. To jest skala, która wynika z tego, że 8 milionów ludzi jest zagrożonych. To są emeryci, to są ludzie, którzy chorują na nowotwory, którzy chorują na różnego rodzaju ciężkie choroby. Do Polski trafiło nieco ponad milion szczepionek. Co robiliście przez pięć miesięcy w tej sprawie? Testy. Respiratory znikające zamówienia z Ministerstwa Zdrowia. Rząd do tej pory nie rozliczył się z tego wszystkiego. Jeżeli każdego dnia dowiadujemy się, że te ponad tysiąc respiratorów, które miało przyjechać do Polski, do Polski nie trafiło, to dzisiaj zadaję pytanie, co robiliście przez te pięć miesięcy? Dlaczego nie wykorzystaliście tego czasu, żeby znaleźć innego dostawcę? Żeby wykorzystać ten czas po to, żeby dzisiaj ludzie nie umierali w karetkach pod szpitalami. Sytuacja jest absolutnie wyjątkowa i wszyscy musimy do tego wyjątkowo podejść. Musimy do tego podejść wyjątkowo jako społeczeństwo, wyjątkowo jako politycy, ale od rządu oczekujemy działania, bo rządowi płacimy z naszych podatków za to, żeby w naszym imieniu zarządzał bezpieczeństwem państwa, a nie zajmował się walką o stołki, nie żeby dokonywał sztucznych reorganizacji prac rządu, bo z tego nic nie wynika. Więc jeszcze raz zapytam pana premiera Morawieckiego, co zrobiliście przez ostatnie pięć miesięcy, żeby przygotować Polskę do drugiej fali zachorowań? Dzisiaj premier Morawiecki unika spotkania z parlamentem. W zeszłym tygodniu składaliśmy wniosek o informację rządu. Jaki jest efekt? Pan premier Morawiecki ucieka przed taką debatą. W związku z tym dzisiaj składamy jasny wniosek. Składam go dzisiaj do Laski Marszałkowskiej, do pani marszałek Witek. Składam w imieniu Koalicji Obywatelskiej wniosek o nadzwyczajne i pilne posiedzenie Sejmu w sprawie strategii walki z koronawirusem. Takie spotkanie jest dzisiaj bardzo potrzebne. Potrzebne dlatego, że każdy Polak i każda Polka musi poznać prawdę o tym, co zrobił, a w wielu wypadkach czego nie zrobił rząd przez ostatnie pięć miesięcy. Taki sam wniosek w imieniu Koalicji Obywatelskiej składam do Marszałka Senatu, pana Marszałka Grockiego. Dlatego, że posiedzenie Senatu odbędzie się w ciągu najbliższych dni. Chciałbym, żeby taki punkt znalazł się w, w porządku obrad już w środę, w tym tygodniu. Polacy potrzebują poznać prawdę, Polacy potrzebują wiedzieć, jaka jest prawda o skali zagrożenia, które jest przed nami. Dostaliśmy, jak Państwo wiedzą, zaproszenie na spotkanie z premierem Morawieckim w formie wideokonferencji. My oczywiście weźmiemy udział w tym spotkaniu, ale to jest zdecydowanie za mało. To spotkanie musi być jawne, to spotkanie powinno być transmitowane, bo to nie jest spotkanie dla szefów partii to nie jest spotkanie dla jakiejś ograniczonej grupy ludzi, która ma mieć jakąś wyjątkową wiedzę. Dzisiaj każdy Polak i każda Polka wszyscy jesteśmy narażeni na koronawirusa. To jest dzisiaj podstawowy element. Ludzie muszą wiedzieć jaka jest skala zagrożenia i muszą wiedzieć co ich rząd zrobił dla nich w ciągu ostatnich miesięcy, żeby przygotować Polskę na falę zachorowań. Dzisiaj musimy jasno powiedzieć że polski rząd pod wodzą premiera Morawieckiego zajmuje się sobą, a nie zajmuje się ludźmi. Zajmuje się walką o stołki, a nie zajmuje się kwestią walki z koronawirusem. I niestety dowody, wszystkie dowody dotyczące szczepionek, wirtualnych respiratorów, wadliwych testów świadczą przeciwko temu rządowi.